Okej, witajcie w kolejnej prezentacji moda, który nazywa się Growth Streptre. Growth Streptre, nie wiem czy dobrze mają. Okej, więc mod daje nam takie berełko, które dzięki temu podobne zastosowanie jak mączka kostna, ale ma już nie podobne, takie same, ale bardziej oszczędne, że tak powiem. Widzicie, rośnie nam trawa, na przykład, które przytniemy. Oczywiście się kończy, ale niezbyt szybko. Widzicie, jak żelazny hilo się kończy. Na przykład za dużo trochę wziąłem. Mamy sobie drzewko, które nie mamy, na przykład mączki kostnej. To robimy sobie to berło. I za chwilę mam pokażę crafting, oczywiście. Tak samo ze wszystkimi rzeczami, które mogą rosnąć. Grzybki na przykład. Grzybki na moros urus. Mochomorek na moros. Trawka urosła. Dobra, więc teraz przejdziemy do craftingu. Co to słone tylko. I tak, crafting. Oczywiście potrzebujemy workbencha, którego za chwilę weźmiemy. Postawię go. I tak. Żeby stworzyć na początek potrzebujemy złotego jabłka. Jednego. I cztery te Blaze Powder, czyli proszki ogniste. Ogniste proszki. I tak, robimy to w ten sposób. Kładziemy na środku jabłko i otaczamy je proszkiem ognistym. Mamy takie coś. I teraz, żeby stworzyć to berło, potrzebujemy jeszcze dodatkowo dwóch patyków i czterech tych winorośli, czy coś tam. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to nazwać po prostu. Tak kładziemy patyki, tak kładziemy to. I tak kładziemy nasze to. I mamy berło. Które jest bardziej oszczędne niż mączka kostna, myślę. No i co? Myślę, że mod bardzo przydatny. O, moje tam urosły te melony, właśnie, jeszcze melony, wszystko, naprawdę wszystko, co rośnie. Nie wiem, czy zwierzęta, sprawdzę, z ciekawości chyba. Dwie świnki sobie zespawnuję. Dam ci sobie, kaczka idzie. I dam tobie. Nie, na zwierzętach to nie działa, tylko na roślinkach. No, to dziękuję za oglądanie. Za chwilę przejdziemy oczywiście do instalacji. Jak zwykle. Okej, okay, instalacja moda. Growth Streptre. Więc tak, wchodzimy na tą stronę, której link znajdziecie oczywiście w opisie. I tak, ściągamy tutaj dane, czyli modladera i to do not. Modladera nie będę ściągał, ale to ściągnę. Ponieważ modladera mam, a audio mod nie jest wymagany. Okej. Okay. Możemy zamknąć. I tak. Start uruchom updata. Minecraft bin, Minecraft jar, za pomocą otwieramy, za pomocą jara. Usuwam w demetainf, jeżeli ktoś ma. Wszystkie pliki z modladera oczywiście, jak to zazwyczaj bywa. Dajemy tutaj. I wszystkie pliki z tego
także dajemy do Minecraft Jar. Więc mod jest zainstalowany. Ja dziękuję za oglądanie. Myślę, że wam mod się przyda. Subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie inne filmiki. Niedługo kolejne mody. Marka.